Witajcie, ja jestem Kamil, znany pod internetowym pseudonimem Kairos, a to jest nasz pierwszy oficjalny epizod Pierdoły Podcast. Nazwa ta została wybrana całkowicie nieprzypadkowo, ponieważ jest to zwycięska nazwa naszej ankiety, która była ogłoszona jakiś czas temu. Oczywiście po premierze tego pierwszego, pierwotnego podcastu na starym kanale, gdzie sobie backstory kanału opowiadałem. No to potem była ankieta na Discordzie udostępniona, również na karcie społeczności na YouTube i to oczywiście nazwa Pierdoły Podcast zwyciężyła. Słuchajcie, ja mam tutaj kawę. Ja nagrywam ten podcast tak naprawdę drugi raz. Przyznaję się Wam całkowicie bez bicia, dlatego że uznałem, że powiedziałem troszeczkę wszystko tak, byle jak. Troszkę się zastosowałem. SMS-y mi przychodzą na telefon jeszcze. Miejmy nadzieję, że teraz będzie wszystko w porządku, ponieważ po prostu brak doświadczenia i bycie żółto żółtodziełem na tej płaszczyźnie bardzo ostro daje mi się we znaki. Stąd też na samym początku postawmy sobie szybciutko parę takich powiedzmy podstawowych informacji a propos naszych podcastów. Jak to ma wszystko wyglądać? Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za wszelakiego rodzaju feedback, ponieważ w tej ankiecie, o której wspomniałem, było mnóstwo głosów. Takich pozytywnych, chociażby się pojawiła wiadomość, bo było to i takie miejsce nieobowiązkowe, tekstowe, co każdy mógł pisać swoje uwagi. Cytuję, rób swoje, jesteśmy z Tobą, uśmieszek, i bardzo mi jest z tego powodu po prostu miło. Pisaliście też rady, no niestety, jakbym chciał wszystko teraz czytać, wasze miłe słowa, zarówno pod tamtym filmem. Komentarze, ale też te odpowiedzi w ankiecie, to mnóstwo czasu by to zajęło. Z całą pewnością, w głosach w ankiecie, wygrał poniedziałek, jako dzień, w którym się będą podcasty pojawiać, więc każdy poniedziałek co tydzień w godzinach między. Popołudniowych, a wieczornych możecie się z mojej strony spodziewać, że jest jasna. tego rodzaju materiałów. Jeżeli chodzi o ich długość trwania, to w ankiecie wygrała też opcja, żeby te podcasty trwały od 30 do 40 minut, więc również w tym pułapie czasowym będziemy się zamykać, to znaczy pół godzinki z hakiem, co każdy poniedziałek. Film pod tyłem Pierdołek Podcast, choć byłem już skory. W pewnym momencie nazwać to e, tą naszą serię Głos Piwnicy, Podcast albo Samogłos Piwnicy, coś w ten deseń, ale powstrzymałem się troszeczkę od tego nazewnictwa, ponieważ to jest trochę związane z tym wątkiem, o którym wspomniałem na filmie który tutaj teraz jest promując ten nowy kanał na nowym kanale, tak? Ponieważ jak wpisałem głos piwnicy, to jest jakiś tam rap, jakiś gangsterów, który ma ponad 400 tysięcy wyświetleń i po prostu nie chciałbym chyba korzystać z nazwy, gdzie znowu współdzieliłbym po raz kolejny wyświetlenia, czy też pokazywane wyniki w wyszukiwarce po prostu YouTube. Jak ma to miejsce, tak jak wspomniałem już na wcześniejszych filmach na temat właśnie tego nowego kanału w przypadku wpisania Kairos jest zarówno mój kanał, mój content, ale też na pierwszej stronie pojawia się content i kanał e, takiego anglojęzycznego youtubera, który też e, ukrywa się pod pseudonimem Kairos, no i on nagrywa tą gierkę Brawl Stars dla dzieci i to jest takie, ach nie, nie. Stawiajmy na oryginalność Tutaj trzeba bardzo jestem powiedzmy na pewien sposób jeżeli chodzi o algorytm Wyczulony Teraz na te kwestie Żeby po prostu wszystko było bardzo cacy i w porządku i tak jak wspomniałem, wspomnę to tutaj jeszcze dla Was. Bardzo Wasze zaangażowanie w tę twórczość, w te podcasty jest istotne. Zostawienie jakiejś oceny, zostawienie komentarza. Bardzo Was przede wszystkim proszę o komentarze, bo tutaj teraz chodzi o szlifowanie umiejętności, żebyście zwróca, zwrócili uwagę na to, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba i jakoś będziemy działać na przyszłość. Powiedziałbym, że po tym pierwszym epizodzie będziecie mogli ocenić już w jakim kierunku to idzie i rzeczywiście troszkę Troszeczkę coś w tym jest, ale prawdą jest, naprawdę prawdą jest, że po jakimś czasie tak naprawdę będziemy w stanie całkowicie wszystko zweryfikować, kiedy ja też nabiorę tego doświadczenia w swoim, po prostu w swoim gadaniu. Mam nadzieję że też o wielu sprawach nie zapomnę powiedzieć, choć zdarza mi się zapomnieć powiedzieć, dlatego też właściwie dogrywam to drugi raz, bo mi się zdarzyło jeszcze o wielu wątkach w ogóle wspomnieć. E, mam notes, to co prawda on się taki przydaje całkiem przydatny, przydaje całkiem przydatne masło maślane, e, ponieważ tutaj sobie zapisuję te najważniejsze wątki, o czym mam wspomnieć, etc. etc. E, i bardzo fajny zeszycik. Z wacy pierścieni wykorzystałem, który kiedyś dostałem w tak zwanym pixel boxie. To jest taka w ogóle paczuszka. E, tak jak kiedyś e, pokazywałem na starym kanale film, jak ją otwierałem. To może nawet wam odnośnik w opisie zostawię. E, taka paczka gadżetów to kosztowało chyba niecałe 200 zł. Tam niby są gadżety o wartości ponad tych 200 zł, bo za około 250 i tam po prostu się dostaje kota w worku. Wiecie, jest jakiś miesiąc tematyczny, przykładowo RPG, przygoda, akcja. I no, i dają gadżety oparte o te tematykę. Ewentualnie są gwarantowane gadżety: przypuśćmy z władcy pierścieni albo z czegoś innego, jakiś jeden gwarantowany co najmniej. No i tak było w tym przypadku, tu dali aż jeden gwarantowany gadżet. Notes z jedynym pierścieniem, i jak macie stronę, ją otworzycie: to jest taka wyblakła mapa śródziemia. Takie tło stanowi. Wiecie, jest taka słabo widoczna, żeby normalnie można było po tym pisać i są jeszcze runy krasnoludzkie po bokach, fajna sprawa. No i ten, pier ten pierścień na stronie głównej świeci jak się naciśnie taki guziczek w prawym dolnym rogu i całkiem mocno świeci. Fajna rzecz, <laughs> muszę wam przyznać. I wiecie, stwierdziłem, że w końcu trzeba go wykorzystać, bo ja jestem osobą, która ma tendencję do kolekcjonowania rzeczy tego typu. I uważam, że to jest bardzo głupie, bo wiecie, mam coś na zasadzie: Wow, to jest rzadkie i oryginalne. I wiem, że przykładowo to do czegoś służy, ale ja się tej rzeczy boję do czegoś użyć. Tak samo jak tego notesu, żeby zacząć w nim pisać, bo czuję, że go zniszczę pisanie w nim. Wiecie, to jest takie. Kiedyś wykorzystam go do jakiegoś fajnego celu, ale ten y, cel nigdy nie przychodzi, tak naprawdę. I to leży w półce i się kurzy. Ja o tym zapominam, z tego nie korzystam. I jaki jest sens tak naprawdę posiadania tego, jeżeli się z tego zupełnie nie korzysta? No i przyszedł tutaj przyszły pierdoły podcast, więc y, czas najwyższy, żeby poszedł za w ruch, notesik. W ogóle sama nazwa pierdoły podcast, tak jak wspomniałem, jest y, całkowicie nieprzypadkowa, y, bo. Wiecie, no nazwa jest, żeby była oryginalna, jest to oryginalna nazwa tak, bo kiedy wpiszecie pierdoły podcast w wyszukiwarkę YouTube, to pojawiają się moje filmy. Przepraszam, może inaczej. Nim jeszcze ten film został wrzucony, patrzyłem sobie jak działa wyszukiwarka YouTube i po wpisaniu frazy pierdoły podcast na pierwszej stronie pojawił się pierwszy film z tego kanału nowego. Więc mam teraz takie poczucie, że kombinacja tych nazw jest oryginalna i to mnie podbudowywuje, żeby iść w tym kierunku, brzmi to dobrze, brzmi to sensownie, trzeba przy tym zostać. Pierdoły, ponieważ będziemy się tutaj w tych podcastach też skupiać jeszcze słowem do uzupełnienia początkowego wątku. Na tematach wszelakich Po prostu chyba to, co jest najbardziej popularne w internecie w danej chwili Ale też o gierkach, o serialach Chciałem też poruszać tematy, które w danej chwili mam na przykładową jakąś zajawkę Ale też chciałbym współtworzyć z wami na pewien sposób te podcasty Ponieważ specjalnie pod nie zostanie przygotowany mail I pewnie będzie gdzieś w przypiętej wiadomości albo w opisie I bardzo bym chciał, żebyście na te maile Ewentualnie jakieś swoje historie mogli wysyłać Może macie coś, z czym chcielibyście się podzielić ze mną może jest coś, co byście chcieli przekazać, coś fajnego, to żebym się ewentualnie jakoś odniósł do tego, oczywiście na podcaście, takie, takie mailo od słuchaczy, coś, na te, coś w, tym, w tym kierunku po prostu. Więc bardzo zapraszam i ewentualnie jakieś komentarze też z chęcią, jeszcze raz wspominając, od Was chciałbym przeczytać uwagi albo wręcz przeciwnie, jakieś tutaj słowa konstruktywnej krytyki, co by ewentualnie poprawić na przyszłość. Będę bardzo wdzięczny za, za takie sprawy, bo uważam, że to będzie bardzo dobre. No bo tak jak wspominam, tutaj niestety bardzo doskwiera mi jeszcze bycie tym żółtodziobem na tej płaszczyźnie, bo to jest trochę coś innego niż nagrywanie gameplayów z filmów, gadanie jak najęty przez cały, cały czas. No, i ja też ostatnio filmów trochę nie nagrywałem, nie materiałów, więc trochę mi się, trochę mi się pozapominało, jak to wszystko powinno oczywiście się, się mieć. W życiu naprawdę muszę Wam przyznać, trzeba, trzeba wylusować, warto też czasami, tak sądzę, mieć swój świat, w którym można pójść, oderwać się. I ja czuję, że to jest moment, w którym chciałbym Wam generalnie przekazać pewną. Opowiedzieć o jednej fajnej sprawie. Słuchajcie, jak siedzicie w serialach? Ja ostatnio, tak zaczynając taki dosyć luźniejszy wątek, e, chciałem Wam się podzielić moją tutaj przygodą z jednym z seriali e, na Netflixie. Gotham, bardzo, bardzo polecam. On był wydawany w latach 2014-2015. Zgodnie z informacjami zawartymi na filmie, jest to historia komisarza Jamesa Gordona, który broni prawa w Gotham City, nim pojawi się tam Batman. To jest serial, który zarówno polecam fanom Batmana, to właściwie to w dużej mierze wręcz, ale jeżeli się kompletnie siedzicie w uniwersum DC, nawet nie siedzicie w uniwersum Marvel, nie Marvela, właśnie Batmana, i tak czy siak bardzo polecam ewentualnie zainteresować, jeżeli lubicie takie trochę detektywistyczne, trochę kinoakcji, bo jest rzuszczelania, mordobicia. No, i jest to naprawdę mimo wszystko dobrze zrealizowany serial. Naprawdę jeden, chyba z lepszych, w jakim, w jakim ostatnim czasie e, oglądałem. Dosłownie, pierwszy odcinek naszego serialu jest epizodem, w którym umierają rodzice Brosa Wayna. No, i rzecz jasna, ja nie traktuję tego jako spoiler w żadnym wypadku. Bo uważam, że śmierć Bruce'a Wayne'a jest spoilerem tego samego poziomu, co jak wspomnieć, że Jezus umiera w Biblii, więc to jest po prostu ten sam vibe. A ostatni odcinek z kolei jest epizodem, w którym Bruce Wayne staje się Batmanem. I to jest cały ten przeskok między tymi, no, nie przeskok, ale kompleksowo jest historia przedstawiona Gotham, złoczyńców, wszelakiej maści właśnie. Co to się działo między tymi dwoma Konkretnymi wydarzeniami. Jest to tyle dobry, dobry serial, że tutaj jest mnóstwo właśnie postaci z Uniwersum Batmana przedstawionych na ekranie. Także odcinków jest sporo, mogę wam powiedzieć jeszcze tak, tylko ujmując to tą całość, że cały serial składa się na 100 odcinków łącznie dużo, uważam, że każde po 40 minut, to to jest 3 dni oglądania z rzędu z hakiem, jakbyście pytali, to już takie obliczenia stosowne kiedyś dokonałem, ale słuchajcie, jak tutaj przez te 100 odcinków, to każdy miał swój czas antenowy i mamy tutaj Pingwina, mamy Pana Zagadkę, mamy no wiadomo, Bruce'a Wayna, mamy jego lokaja, Pana Alfreda Pennyworth, mamy detektywa Jamesa Gordona, pojawia się jeszcze... E, chociażby może rzeczy postać szalonego kapelusznika, kobieta kot pojawia się Harvey Dent nawet Harvey Bullock, partner Jamesa, Jamesa Gordona, mamy nawet postać Falcon, tak, cała, cała mafia tutaj nawet ma swój udział, gangi wszelakiej maści, Lucius Fox Pan Mróz Strach na wróble Wiktor Zasz, także trzeba przyznać, że a, no i zapomniałbym Razal Gul również, jeżeli to już jest troszeczkę zbyt daleko idące stwierdzenie to bardzo was przepraszam, a jeszcze e, Ivy, Ivy Pepper. Się pojawia. Więc o, o kobiecie kot wspomniałem. <grym> Także uwierzcie mi, szczególnie tutaj zasługą, dużą chciałbym poświadczyć tutaj gwarancję jakoś dać względem pana Robina e, Taylora oraz Corego Smitha, gdzie pan Robin wcielił się właśnie w rolę Oswalda Kapelpata który jest pingwinem, no i oczywiście pan Corey Smith, Człowieka Zagadki i naprawdę uważam, że ci dwa aktorzy odwalili kawał świetnej roboty grając te postaci. Uwielbiam, uwielbiam po prostu ich na ekranie i nawet jak obejrzałem cały serial, który przez dwa lata molestowałem, to muszę wam szczerze przyznać, że brakuje mi tego duetu do tej pory. Bo to są postaci, które w tym serialu troszeczkę bardzo że są mają wspólnego w pewnym momencie. To już w dalszych sezonach, to jeżeli tutaj już spoiler troszeczkę poleciał, to ja Was bardzo przepraszam. Ale ja nie będę wskazywał palcami, kto konkretnie co robi i jakie relacje są między tymi postaciami. W każdym razie jest pewien influence jednej, wo, jednej wobec drugiej, ale to siłą rzeczy, tak samo jak No, jak, jak kojarzycie uniwersum, to chyba siłą rzeczy, albo jakieś filmy oglądaliście Ale ua, uf, brakuje mi, brakuje mi mega po prostu tego duetu Chociażby dla tej dwójki, bardzo, bardzo warto obejrzeć Ach, potrzebowałem Zrobię sobie małą przerwę na kawę, a już widzę, że podczas nagrywania tych podcastów takie przerwy między wątkami będą jak najbardziej wskazane, żebym mógł uporządkować myśli. Dziękuję, Kairos. Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie, w jaki sposób to będzie warto nagrywać. Wiecie, co ważne, łyka kawy jeszcze. Tak sobie myślę, że powinienem zdecydowanie wyluzować podczas nagrywania tego wszystkiego. No i mówić spokojnie, chyba nigdzie się z tym nie spieszyć. Ale wracając do wątku, Gotham jest jeszcze postać grana przez Camerona Monaghan. sobie oczywiście sprawdziłem jeszcze w międzyczasie. Wcielił się w rolę Jeroma Waleski. Jerome Waleska, jako postać wykreowana w tym serialu, jest postacią, która została, jest wzorowana na Jokerze. Co ciekawe, Gotham jako serial nie zyskał w ogóle praw autorskich, nie miał stosownych praw do postaci właśnie Jokera ani Batmana. I Innymi słowy. O, słowo Batman w ogóle nie pada w tym serialu, chociaż wszyscy wiemy o kogo dokładnie chodzi i nawet w ostatnim odcinku się pojawia nasz postać mężczyzna w stroju nietoperza. Ale Joker jest bardziej problematyczny, dlatego został na potrzeby serialu. Chyba na początku serialu tutaj, jeżeli ktoś się zna, może mnie poprawić, była postać Jeroma Waleski, po prostu wykreowana i obok duetu Pingwina i pana zagadki, jest to też jeden z lepiej zagrana postaci w samym serialu. Czy chodzi o to, że reszta postaci jest źle zagrana, moim zdaniem jest spoko. Mimo wszystko, znaczy James Gordon jest czasami taką fajtłapą i może zirytować Ale da się, da się tego przyzwyczaić, jest tam tyle akcji i zamieszań, że Że naprawdę idzie się uśmiechnąć pod noskiem, a, a jeszcze Bane się w ogóle pojawia w tym serialu, nie, to jest, to jest to, to Także Dużo, dużo postaci, sobie jeszcze wyobraźcie kiedy kilka z nich się pojawia na ekranie w jednym czasie Albo jakiś mają wspólny wątek, cel do zrealizowania, to jest po prostu W tym momencie, w którym jak pierwszy raz to zobaczyłem takie wow no naprawdę, jest dobre. Nie mówiąc o tym, że serial nie jest przewidywalny. Nieraz natkniecie się na takie sytuacje pokroju, on tego nie zrobi. On tego nie zrobi, ja, ja dużo filmów oglądałem, ja widziałem dużo seriali, ja wątpię, że on, on się tego pod... to zrobi. Pewnie za chwilę ktoś tutaj wejdzie i, i, i naprawi sytuację, i, i nie, nikt nie wchodzi, i on naprawdę to robi. <laughs> to jest. Nie wiem, czy mogę sobie pozwolić na spoiler, ale o... Znaczy nie, nie, nie powiem co, kto konkretnie, ale powiem, jaka była taka sytuacja. Wyobraźcie sobie sytuację, po prostu, której tutaj zaczynamy spoiler. Jest dana postać, jest druga postać i ta jedna postać nagle wyciąga pistolet i drugą zastrzeli do w... drugiej strzela i ta druga umiera już jej w serialu nie ma. To tak, tak, tak naprawdę takie zamieszania w tym serialu bywają. Jest dosłownie kilka takich sytuacji, ale tak. I to jest w takich okolicznościach, co byście się w życiu nie spodziewali, że do takiej sytuacji może dojść skrajnej. Także dla scenarzystów yy, serial bardzo dobre ma momenty, świetne. Szczególnie sezon trzeci i czwarty są chyba moimi ulubionymi sezonami. Piąty miał ostatni, troszeczkę gorsze momenty. I trochę już czuć było, że część epizodów była kęcana na siłę. Pierwszy sezon, siłą rzeczy, że jest samym początkiem przygód w Gotham. No, niestety, ma takie gorsze epizody, szczególnie te pierwsze, gdzie jest jeden epizod, jeden wątek na ten epizod, i tak średnio, jakby jest jeszcze, wiecie taka ciągła historia, żeby się przez kilka odcinków następnych po prostu wiecie, ciągnęła. Ale mimo wszystko, zap zapraszam. Jeżeli macie Netflixa, GoTam jest czymś świetnym, co naprawdę z całą pewnością warto, moi Państwo, się podjąć. Jeżeli byście chcieli, wątek serialów mogę dalej kontynuować, bo mam jeszcze kilka seriali, o których chciałbym poopowiadać, chociażby o Daredevilu The Defenders, czy takim jeszcze jednym, który bardzo jest podobny do Wikingów Upadek Królestwa, ale to wiecie co, trochę by czasu zajęło, a chciałbym jeszcze inny wątek na, na dzisiaj troszeczkę nam poruszyć, no nie mam tutaj niestety takiego, napiję się kawy, wybaczcie mi, takiego pełnego jeszcze przejścia między tymi wątkami. Chodź, teraz sobie przypomniałem, że jeszcze część z was e, kiedyś mi pisała o potencjalnym zaproszeniu gości na podcast, ja sobie zdałem sprawę, że chyba to rzeczywiście byłby moment, w którym warto by było jakiegoś gościa mieć. Wiecie, to jest takie dobre. Do uzupełnienia. Szczególnie kiedy widzicie, że ja nie staram się gadać cały czas na jeden temat podczas tych podcastów, tylko są różne wątki poruszane. I rzecz jasna, tak, ja nie, ja nie twierdzę, że nie, że to jest zły pomysł, ale w czasie. Ja chciałbym się sam tutaj tak rozkręcić, zrobić z siebie takiego dobrego, prowadzącego, jakkolwiek by to miało wyglądać, i za jakiś czas jak najbardziej możemy coś pomyśleć o tej płaszczyźnie. Także spoko, bardzo, bardzo chętnie. Słuchajcie, w ostatnim czasie w ogóle może słyszeliście o sytuacji, która ma miejsce z Dogecoinem, <noise> jedną z kryptowalut. Nie wiem, jak tutaj jesteście, powiedzmy, wdrożeni w ten temat. Ale też chciałem postawić taki jeden statement, związany oczywiście z prowadzeniem tych podcastów. Dlaczego mój pies czeka w tyle? Mógłby teraz nie czekać? Nie wiem, czy wspominałem to teraz, czy wspominałem to na pierwotnej nagrywce. W każdym razie, jeżeli będę chciał właśnie prowadzić jakieś wątki i opowiadać o jakichś tematach, chciałbym być po prostu na na Poziomie nie eksperta, jak niby wedle definicji podcastu jest się ekspertem, wypowiadając się na jakiejś dziedzinie czy temacie, ale bardziej chciałbym tłumaczyć jak like, lajkowi -like na pewien sposób. Także chciałbym Was jakby tematem zainteresować. Danym to nie chodzi też o to, że ja kompletnie będę miał gdzieś olewał, tak, ale chciałbym, żeby nie oczekiwać ode mnie też eksperckich. Ekspertyz? <laughs> Ale też y, powstrzymać się od potencjalnych, kąśliwych uwag na zasadzie: jakbyście mieli napisać: No, się, Sherlock. A propos jakiegoś wątku, który dla Was się może wydać oczywisty, bo zauważyłem na jednym podcaście, który sam słucham, że dwójka prowadzących lubi często używać takich inside jokeów, które albo sami rozumieją, Albo rozumie ich widownia, która ich od dłuższego czasu ogląda. Ja chciałem być otwarty dla wszystkich, żeby się nikt nie poczuł wykluczony. Szczególnie, żeby nikt. wiecie, że gadam jakiś temat, a ktoś sobie pomyśli, o czym on gada. Więc sądzę, że najszybciej sobie pomyślicie o czym on gada w sytuacji, w której po prostu zacznę się za bardzo motać w zeznaniach, bo ja dysponuję świetną umiejętnością gadania od rzeczy, niekoniecznie na temat i mam problem z kompleksowym i szybkim przekazywaniem wiedzy i tak miałem w przypadku tego pierwszego nagrania. Zacząłem go słuchać, trochę mi coś tam jakość dźwięku nie podpasowała, ale jednocześnie sobie zdałem sprawę, że wielu rzeczy nie dopowiedziałem i zawsze goźwa nagram w filmie, że opowiada i mam takie Kairos, mogłeś, mogłeś... Dopowiedzieć. I nie dopowiedziałeś. I tak samo jak nie dopowiedziałem, że może te podcasty no na SoundCloudzie, ale to w śpięte wiadomości, pod filmem na pewno możecie zobaczyć, czy taka informacja się przypadkiem po prostu nie pokazała. No bo wiecie, te podcasty to jest coś, co słuchacie w tle, tak? To jest intencja, jest taka, że w tle zawsze leci gameplay z jakiejś gry konkretnej, może w tym przypadku leci gameplay z Valheim'a i to jest coś, co powinienem powiedzieć na samym początku. Ale uznajmy to, że to jest dalej podcast. <laughs> pierwszy, który należy w pełni wysłuchać, żeby, e, żeby wszystko zrozumieć, jak to będzie wyglądać. E, no, i, no i, no i, no i. co każdy podcast będzie, moi państwo, inny gameplay z gry? Musiałem się znowu napić kawy i chwilę zastanowić, o teraz z chęcią e, i, zwie, i pamiętał o wyciszeniu po prostu e, tego wszystkiego. Mm. Co ma tutaj po prostu kurczaczki miejsce? E, moja dziwna fascynacja kryptowalutami zaczęła się tak naprawdę dosłownie w tym tygodniu. Dzisiaj mamy niedzielę, prawie godzinę 20 kiedy nagrywam, ale przyznam wam szczerze, że już takie miałem śmieszne pobudki kiedyś w sobie o inwestowaniu pieniędzy już e, w marcu 2020 roku. Tylko za sprawą mojego kumpla. E, pozdrawiam Cię, Bartku. Ponieważ <laughs> jesteś człowiekiem, który mówi mi, jak bardzo sobie pluje w brodę, że nie zainwestował kiedyś w bitcoina. I wiecie, kiedy mowa o zainwestowaniu w bitcoina, to chodzi o czasy, kiedy ten bitcoin kosztował grosze. I wiecie, kiedy bitcoin kosztował grosze i zadebiutował? Bitcoin pojawił się 17 sierpnia 2010 roku i na dzień dobry kosztował 6 centów. Wiecie, ile miałem lat w 2010 roku, kiedy pojawił się bitcoin. 11. Ile miał Bartek? Też miał 11 lat. I wiecie, no trochę słabo, żeby dla latek inwestował w Bitcoina, kiedy ja w ogóle o istnieniu chyba Bitcoina. Dowiedziałem się pierwszy raz e, 5 lat czy 6 po jego premierze tak naprawdę. Także trudno sobie pluć w brodę. Tak samo trudno sobie mieć za złe, że nie zrobiło się czegoś kompletnie, nie będę w stanie przewidzieć konsekwencji czegoś. Wiecie, no nikt nie spodziewał się chyba takiego boomu Bitcoina i tak naprawdę szczęściarze, którzy to kupi dla jaj e, bardzo teraz. E, cieszą się i klaskają w rączki, jak teraz wygląda ich po prostu budżet. Więc ja też zwracam uwagę, że nie można mieć sobie za złe rzeczy, których się nie podjęło, bo przypadek kryptowalut i w ogóle działania giełdy to jest często jedna wielka niewiadoma i tak na poważnie to się tym tak naprawdę profesjonaliści zajmują. Takie mam oczywiście wrażenie, bo w większości, nie ukrywajmy, chyba też Kryptowalutami w chwili obecnej to się amatorzy zajmują, ale to chyba teraz nie ma kompletnie żadnego sensu, o czym e, wspominam, bo chciałem wspomnieć o Dogecoinie, bo czuję, że to jest taki e, mały Bitcoin, e, przy, przynajmniej dla mnie, e, jako m, korzyści potencjalnie nowych. Ale jeszcze zanim przejdziemy do tematu, do Oczkoina, piesałowej waluty, co jest po prostu świetnym memem i ją uwielbiam na pewien sposób, uwielbiam tego żółtego sukni syna. Ja, ja, ja po prostu uważam, że memy z żółtym sem to jest najlepsze, co się i w internecie przetrafiło. No przysięgam, U, uwielbiam. <grych> Ale wracając do tematu, jak wspomniałem, był marzec 2020 roku i też miałem takie poczucie. Dobra Bartek, jak mi mówisz, że chciałbyś zainwestować w coś pieniądze, to co ty na to, żeby zainwestować w akcję CD Projekt Red, nie? No i bo się tak śmiałem wtedy. I był sobie marzec 2020 roku, wiecie ile kosztowały akcje CD Projektu w marcu 2020 roku, kiedy tak moje pierwsze myśli przychodziły? Tak do 300 zł. W największy dołek był 13 marca, były akcje za 240 zł najmniej. No, i miałem takie Bartek. Dawaj, kupimy, bo była tendencja, i tak, mimo wszystko wzrostowa tych akcji przez pompowanie balonika związanego z premierem Cyberpunk'a. A, bo wiadomo, że wie się, proszę, CD Projekt bardzo od premiery Wiedźmina 3 fajnie swoją pozycję budował, tak dużo zaufania tutaj jest. Przykładowo mogę wam powiedzieć, że akcje CD Projekt Red w, w 2016 roku to było 25 zł, a to było ledwie rok po premierze Wiedźmina 3, tak żeby 5 lat po premierze Wiedźmina 3 już te akcje były na poziomie 250-300 zł. No ale tak, była tendencja wzrostowa, więc był marzec, w zasadzie tak się śmieje, i potem jeszcze się bardziej śmiałem, jak zobaczyłem, że z tych powiedzmy 300 zł nagle w maju, pod koniec maja 2020 już te akcje kosztowały 400 zł, gdzie najwięcej akcje wyniosły dosłownie 6 dni przed premierą, według tutaj informacji, które mam na wykresie pięcioletnim, akcje CD Projekt Red wyniosły moi państwo 4 grudnia 2020 roku 443 zł. Po, od, pomimo faktu iż premiera cyberpunka była jeszcze dwa razy przesuwana na 10 grudnia to i tak 4 grudnia mieli największy wzrost, bo sobie ludzie myśleli przy, przynajmniej to pracują grę to nie będzie one day patcha. <laughs> a ty co dalej kupujesz gry od jakiegoś nie wiem, e, Electronic Arts czy Ubisoftu One Day patcha pobierasz. Ha, tutaj mi dopracują. Dopracują mi cyberpunka i nie będzie, jak będzie, będzie grywalny, na dzień dobry. Jak bardzo się pomyliliśmy. Ja dalej nie zagrałem w cyberpunka, gdybyście nie mieli zapytać i nie reflektuję w najbliższym czasie, bo może na PlayStation 5 dopiero, jak sobie kiedyś kupię na wakacje. A o, o dostępności PlayStation 5, to nie będę dzisiaj gadał, chyba. W każdym razie. Wyobraźcie sobie, że już dzień po premierze cyberpunka akcje spadły. Bardzo. I z poziomu 440 zł w ciągu tygodnia spadły na poziom 320. Akcje spadły, moi państwo, o 120 zł w ciągu tygodnia. I to jest stan tych akcji już, tak 320 zł dzień po premierze Cyberpunk'a i zaczęły spadać. Był, był, widzę, leciutki wzrost jeszcze pod koniec stycznia 2021 roku, a w chwili obecnej już, wiecie, z najwyższego poziomu, który miał miejsce tak naprawdę 4,5 miesiąca temu, mamy 170 zł. E, raptem, raptem, optymistycznie zakładając, mm, no nie spełna na jedną trzecią ceny tamtej, no trochę więcej nawet niż jedną trzecią. Także no nie, ja mówiłem, wiecie, teraz mogę z swaniaka, możecie sobie pomyśleć jasne, jasne, ale ja trochę to przeczuwałem, ja naprawdę się śmiałem, jakby kupić w marcu 2020 roku tę akcję i sprzedać je dosłownie właśnie na tydzień, dwa przed premierą oficjalną cyberka. No można by było z tego trochę troszeczkę e, kasiory zarobić. Piesełowa waluta, moje państwo, to już była kolejna przerwa na kawusie. Ale wiecie, to jest teraz tak potężny wątek, że musiałem, musiałem, bo przeszliśmy tutaj po prostu teraz do deserku. Jeżeli chodzi, oczywiście, o giełdowy wątek, choć może to dopiero pierwsze danie. Albo nie, przepraszam, drugie danie. <laughs> jeżeli starczy mi czasu, chyba chciałem jeszcze o gamestopie coś wspomnieć. Ale GameStop to akurat już stary wątek, więc nie wiem, nie wiem. Może na raz kolejny, jeżeli stwierdzę, że troszeczkę będzie tego za dużo. W każdym razie, moi Państwo, Dogecoin jest teraz sytuacją, którą warto obserwować. Niekoniecznie nawet jeżeli chcecie, oczywiście to co mówię to jest moja opinia, chcecie w coś to się bawić i inwestować, ale sam fenomen tego co się teraz dzieje jest w ogóle warty zainteresowania. Ja sam zacząłem się na początku właśnie z tego tygodnia, mamy niedzielę, 18 kwietnia teraz interesować wątkiem. To jest zabawne, że tak jak tutaj na stronie benchmark.pl jest w artykule napisane, Dogecoin miał być początkowo żartem, ale szybko stał się jedną z najpopularniejszych kryptowalut. Mało tego, po ostatnich wpisach Elona Muska, altcoin zaczął mocno zyskiwać na wartości. Czym jest altcoin? Dokładnie wam nie powiem, ale prawdopodobnie związanym oczywiście z Dogecoinem, tutaj ewentualnie was odeślę od tego artykułu, e, o, którym, o którym wspominam. E, wiecie, na samym początku tego miesiąca kwietnia Dogecoin był wyceniany na poziomie e, 6 centów i wiecie co tak naprawdę mi się przyczyniło do pewnego rodzaju małego boom? 1 kwietnia 2021 roku jako żart prima aprilisowy Elon Musk na swoim twitterze napisał między innymi, że SpaceX SpaceX dosłownie ma zamiar umieścić do, do coina na dosłownym księżycu. I wiecie, do tej pory pełno memów się pokazało, że to the moon i piesał po prostu żółty, we, wesoły. Sobie leci rakietą do góry, i to wystarczyło, to wystarczyło, żeby kurs Dołczkoina naprawdę zaobserwował wzrost. I powiem Wam szczerze, że generalnie wzrost tej kryptowaluty jest od samego początku tego roku mocno, mocno bardzo obserwowany. Jeszcze ten wpis Elona Muska nie był aż taki potężny, ale muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę to dosłownie tydzień temu zaczął taki większy wzrost. Wiecie, 11, z tego co patrzę teraz na stronie Binance, sobie oczywiście na wykres związany z ceną Dogecoina, należy wskazać, że 11 kwietnia już zaczęło rosnąć, 12 lekko spadł i praktycznie 13, 14, 15, 4 bite dni z rzędu to jeden wielki wzrost z małym załamaniem w dniu czyli w sobotę 17. generalnie jeżeli zapytacie o cenę dołuckoin w największym jego momencie to wynosił on w piątek 16 kwietnia złoty 70. Zł. W tym momencie kiedy nagram ten podcast dołuckoin kosztuje 1,18 zł i 18 groszy. Naprawdę ciekawy fenomen. Powiem, szczerze, że aż bardzo mnie w środku zmrowiło, kiedy przykładowo w czwartek rano obserwowałem wartość Dogecoina i widziałem, że kosztuje 50 groszy, tylko po to, żeby w piątek rano obudzić się i widzieć, że kosztował groszy 90, a jeszcze w okolicach środy czy wtorku 30 groszy za, za jedną piesową walutę. Muszę nieśmiało przyznać, że sam troszeczkę się zaangażowałem i małą kwotę troszeczkę na, na zabawę z tym kryptowalutą poświęciłem. Nie jest to duża cena. Ja jestem znam, że to troszeczkę jest taka teraz zabawa i on sobie troszeczkę operuje. Przyznam się bezwicie, że już troszeczkę po wyższym kursie niż sobie obecnie kupiłem, bo zacząłem się w piątek w to bawić i niestety w piątek po najwyższym, najwyższy, najwyższym wzroście licząc, że jeszcze wzrośnie, ale wszystkie informacje wskazują na to, że jest szansa, no mnie wszystkie informacje wskazują na to, ale bardzo internet jest zdania, że Dogecoin po tym co piszą ludzie ma szansę na osiągnięcie pułapu pół jednego dolara, więc no warto, warto w ogóle przysiąść i zobaczyć co to w ogóle się będzie tutaj działo. Generalnie strona forzal.pl, tutaj link do tego artykułu również zamieszczę w opisie przypuszcza i też podaje że za CNN, że też wzrost wartości Dogecoina jest m.in. znany z faktem, że na giełdę weszła platforma Coin, Coinbase Global, która jest jeszcze innym rodzajem giełdy e, po prostu e, kryptowalutowym, no i też również do tego faktu też podkreśla przyczynia się te Elon Musk, bo w ogóle od samego początku roku 2021 do oczkoń wzrósł o 2000%. Jest to naprawdę potężny wzrost. Jeżeli jakaś kryptowaluta ma taki wzrost, to wiecie, sam fakt, że jak przypuśćmy się za grosze inwestuje, a potem ten wzrost taki 2000, to można coś z tego na pewien sposób wyciągnąć. I w tym momencie pragnę podkreślić, że ja nie zachęcam nikogo, bo to jest ciekawy biznes z kryptowalutami i wierzę, że trzeba mieć troszeczkę głowę na karku. Żeby do tego podejść I nie można też na hura Nie będę podał żadnych źródeł Jak się bawić w takie rzeczy Uważam, że jeżeli ma tego Jeżeli sami się zdecydujecie To znajdziecie osoby Otóż się na tym znają między tego w internecie I posłuchacie jakiejś tam opinii Ja z pewnością nie, nie, słuchajcie, nie słuchajcie w tym momencie jakichkolwiek moich rad I nie traktujcie też tego co mówię teraz W żaden sposób, jako żadny rodzaj rad Po prostu sam fakt, że temat jest warty obserwowania Jako taka ciekawostka Też w ogóle Forza wspomina, że Dołczkoń cieszy się równym, statusem fultowego na reddicie Gdzie generalnie Troszeczkę też tutaj użytkownicy tego portalu y, zaczęli się bardziej inwesto z, in, zainteresować i przyczynili się też do e, pewnego rodzaju wzrostu. Jest w ogóle też wskazane, mm, że pewnego rodzaju grupa się tym, się tym zajęła i Forzawald wspomina, że nie tak popularna grupa jak Wall Street Bets stojąca za rajdem na GameStop. I to jest że można by było przejść do wątku GameStopu na sam koniec. Ale przyznawam szczerze, że nie wiem, jak z długością tego podcastu. Ewentualnie troszeczkę e, <laughs> osiągnę czas większy niż e, zamierzałem. Akcja GameStopu, muszę Wam przyznać, była ciekawa. To też jest giełda. Tyle, że giełda papierów wartościowych, a nie kryptowalut, więc niby na pewien sposób coś troszeczkę tożsamego, bo wiecie. To są zasady rynkowe. Jak coś się cieszy popularnością, to rośnie akcje danej marki, bo ludzie wykupują albo dana kryptowaluta, bo ludzie ją zaczynają kupować, to cena rośnie się rzeczy, nie? Jak ludzie sprzedają, to inni też sprzedają, kiedy jest tendencja, że wszyscy sprzedają, to też wartość spada, nie? To takie podstawowe, podstawowe działanie rynku. GameStop był ciekawym fenomenem. GameStop generalnie był sklepem, który sprzedawał, tego tak okrótce wam to powiem. zajmował się sprzedażą po prostu gier pudełkowych, a wiecie, pan Pandemia, sam fakt, że był lockdown, a do tego, że to były gry pudełkowe, gdzie mamy Steam'a cieszącego się popularnością i dystrybucją cyfrową, to niestety, moi państwo, sprawiło to, że akcje GameStopu zaczęły po prostu maleć. No i w pewnym momencie wielcy przedsiębiorcy, bo na giełdzie papierów wartościowych, nie wiem, jak to w przypadku kryptowalut, nie pytajcie mnie, na pewno na giełdzie papierów wartościowych e, w, można m, zarabiać na spadku wartości akcji danej marki. Wiecie, przykładowo, istnieje instytucja tzw. brokerów. Którzy dysponują pewnym rodzajem akcji, i oni te akcje mogą tobie pożyczyć. Przypuśćmy, że ty jesteś osobą, która jest zainteresowana zarobieniem na spadku wartości na jej marki. No i ten broker pożyczy przykładowo 50 tysięcy akcji, które w dniu pożyczenia za jedną akcję, przypuśćmy, jest ona warta 100 zł. No i ty do jakiejś tam daty konkretnej jesteś zobowiązany oddać te akcje, które pożyczyłeś. No, i przypuśćmy, te akcje są warte 50, to 100 zł za jedną. Sprzedajesz wszystkie te akcje, i po pewnym czasie, kiedy jest tendencja spadkowa wartości tych akcji, odkupujesz je. Przypuśćmy, że musi się oddać w tej danej dacie, i w tej danej dacie one kosztują już 80 zł. No, i wykupujesz te akcje z powrotem za 80 zł, gdzie o, abstrahując od istnienia instytucji yy, po prostu prowizji, yy, to. No, zarobiłeś 20 zł na jednej akcji i oddajesz te akcje z powrotem i wszyscy są zadowoleni. Oczywiście broker tam też może mieć tam jakiś swój udział 3% za te transakcje. No i oczywiście użytkownicy Forchana oraz Reddita skrzyknęli się, żeby zacząć wykupywać akcje GameStopu, które bardzo mało kosztowały. No i dzięki temu, że oni te akcje zaczęli wykupywać, zaczęły, te, no, zaczęły one zyskiwać na wartości, tak. Bo zaczęły się po prostu ludzie bardziej tym interesować I przez to, że one zaczęły zyskiwać na wartości Osoby, które od brokerów pożyczały akcje Licząc na to, że Sprzedadzą je Drogo I potem odkupią tanio, żeby je oddać Nagle się obudzili z ręką w nocniku, bo wyobraźcie sobie Sam te akcje za 100 zł, sprzedajemy je za 100 zł I nagle jest data oddania akcji To muszę je wykupić One już nie kosztują jak zakładali mniej Tylko kosztują więcej, przykładowo 150 zł I to był taki dzynk O! Bardzo, bardzo, bardzo niefajnie. Abstrahując od tego, że media, generalnie ponoć amerykańskie, bardzo najeżdżały, że to, co zrobili użytkownicy internetu, było niemoralne. Co stanowi pewnego rodzaju hipokryzję, bo gdyby, czy zadajmy sobie pytanie, czy moralne jest w ogóle robienie takich sytuacji, jak teraz Wam odpowiedziałem, że brokerze zarabiają na spadku wartości danego, danego przedsiębiorstwa. Ale problem pojawił się w momencie, w którym aplikacja Robin Hood, właśnie związana ze sprzedażą akcji dla. Na, wypuszczona ta aplikacja działa w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, zablokowała w pewnym momencie możliwość sprzedaży, przepraszam, kup. Kupna czy sprzedaży? O mój Boże, wyobraźcie, czekajcie, mam tutaj CD-krzyna i muszę sobie teraz tutaj zerknąć. Ty, 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 ty. Jej twórcy uniemożliwili dalsze nabywanie akcji. Tak, nie można było akcji kupować, można je było tylko sprzedać, co miało być, co miało pozwolić oczywiście tym wszystkim przedsiębiorcom. Nadrobić to, co stracili na tej akcji, po prostu naszego Reddita. <grywia> o szerszym kontekście GameStopu myślę, że mogę Was odesłać pod film. No, i ta akcja, przepraszam, Robin Hooda też jest bardzo niemoralna, bo nagle, kiedy zablokowali te opcje, to jeszcze w sklepie Google i w sklepie Apple było nagle mnóstwo negatywnych opinii wystawianych. To Google zaczął usuwać negatywne opinie wystawione Robin Hoodowi. Więc fajny układ Robin Hood i duży przedsiębiorcy, bo to było wszystko, no nie ukrywajmy, raczej pod dużych przedsiębiorców zrobione, żeby ci sobie odbili to, co stracili, bo mieli okazję. No i ale generalnie GameStop koniec końców i tak wyszedł na plus, bo jego akcje były warte chyba z 20 dolarów. Przed tą akcją, w ogóle to miało miejsce w tym roku, jak coś, a teraz są ze 150 dolarów warte, więc na plus. Część informacji wziąłem z CD Ekrzyna. Numer 4, 2021 rok, na 25-lecie, wydany numer 319. Numer. E... Ale do filmu odsyłam Was redaktora Kebaba z redakcji Un.eu Znajdziecie go rzecz jasna w opisie tego filmu Redaktor Kebab wydaje mi się bardzo fajnie i kompleksowo wyjaśnił tematykę związaną z GameStopem eee, I w tym momencie moi Państwo wydaje mi się, że czas antenowy dobiega już powoli końca I ja Wam bardzo dziękuję za dzisiejsze wysłuchanie moich pierdół Jeżeli, jeżeli byście chcieli, żebym dany wątek jakiś, o którym wspomniałem dzisiaj rozwinął na przyszły tydzień Ewentualnie macie jakąś propozycję na, na jakieś kolejne tematy jak ten komentarz jest dla Was, jak również dla Was jest zostawienie jakiejkolwiek opinii związanej z tego, co dzisiaj ode mnie usłyszeliście. Nie, zapomina, nie zapomnijcie też o zostawieniu jakiejś oceny, co też będę widział, czy się ten podcast przyjął, czy też nie. Tymczasem dziękuję Wam ślicznie za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień w kolejny poniedziałek. Na razie, cześć i miłego dnia.